Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy Wiedźmina 3. I dzisiaj oczywiście będziemy kontynuować... będziemy kontynuować misję... Sen w Wielkim Mieście oczywiście. Sugerowany poziom 7, serio? No dobra. Czekajcie, ten piec jest poniżej, tak? Na to wygląda, dobra. On jest bodajże tutaj pewnie. A zaraz zobaczymy. Co nie, gdzie jest ten piec? Bo szczerze mówiąc... Nie wiem, gdzie on jest. Tu są jakieś drzwi, ale nie wiadomo, czy to jest do wyjścia. Do wyjścia to nie. Czekajcie. Tu coś jest jeszcze. O właśnie, o to mi chodziło. O, bardzo dobrze. Okej, mamy ten piec jednak. Dobra. Oglądajmy, co tu się stanie zaraz. Jestem ciekaw. Jezu! What the fuck? Przestraszyłeś się, co? Oh! Przestraszyłeś. Taki dzielny, a się przestraszył małej Sary, ale fajnie. Nie rób tego więcej, mała Saro, bo ktoś się przerazi i zrobi ci krzywdę. Ja pierdzielę, serio? Czego ma mi ktoś robić krzywdę? Co to, pobawić się już nie wolno? W co ty się bawisz? Ta pani poszła spać, a ja jej zesłałam straszne sny i nie pozwalam się obudzić. Umiem tak zrobić. Śmieszne, co? No, bardzo. Bardzo śmieszne. Tyle, że ja muszę porozmawiać ze Śniączką i chciałbym, żebyś pozwoliła jej się obudzić. Mała Sara nie chce jej budzić. Mała Sara chce się bawić. Masz szczęście, że ja akurat wiem, że jesteś niegroźnym bożątkiem, ale inni mogą nie wiedzieć i wtedy... A ty skąd niby wiesz, że jestem bożątkiem? Skąd? Skąd? No skąd? Wyglądasz jak bożątko, zachowujesz się jak bożątko. Po prostu jesteś bożątkiem. Przez ciebie Śniączka ma koszmary, z których nie może się wybudzić. Właśnie. Wcale jej nie dręczę. Straszne sny są fajne. Ja najbardziej lubię, jak we śnie goni mnie wielka kura z takimi czerwonymi... Dlaczego się zagnieździłaś w nawiedzonym domu? Powiem ci tajemnicę. Ten dom wcale nie jest nawiedzony. Ja tylko udaję, żeby wszyscy tak myśleli. No bo stał sobie pusty, to w nim zamieszkałam. A potem przyszedł ten ważniak z banku i go kupił. Nie lubię mieszkać z bankierami, no to postanowiłam trochę go nastraszyć. Tak malutko. Ale bankier boi się bardzo. Zapłacił za ten dom dużo pieniędzy i tak łatwo go nie zostawi. Dlatego musisz sobie poszukać innego miejsca. Nowigrad to nie jest miejsce dla bożątek, ale jeśli chcesz tu mieszkać, twoja sprawa. Dogadamy się. Dogadamy? A jak niby? Dasz spokój Śniączce, a ja powiem właścicielowi, że dom jest nawiedzony i nie sposób zdjąć z niego klątwy. O ja, powiesz mu tak? A jak ci nie uwierzy? Jestem Wiedźminem, uwierzy mi. Tak. Zrób tak, a ja obiecuję, że... Nie będę dręczyła twojej koleżanki. Ani Dudu, jesteś bardzo ładny, wiesz? Nieczęsto to słyszę. Dzięki. A teraz idź obudzić Śpiocha. Nie będę jej przeszkadzała. Obudzi się. No. Masz szczęście. I te bardzo fajne lagi. Dzisiaj niestety w tym odcinku. Nie wiem dlaczego. Nie wiem. Ale co zrobić? No co zrobić? Niestety tak. Tak jest. Dobra, okej. Idziemy ją obudzić. Ona jest... tutaj? Nie, na górze, tak? Ona jest. Tak jest. Dobra. Lecimy sobie powolutku do niej. Mam nadzieję, że... O!
Bardzo dobrze, że już nie śpisz. Kim jesteś? Ja? Przysłała mnie do ciebie Triss Merigold. Matko, dręczyły mnie jakieś potworne koszmary. Miałam poznać. Podobno jest trochę do Keiry. Podczas gdy śniły mi się meble, które chciałam. A może to ona? Ale nie, bo to jest jakaś Corina? Ale we śnie było to całkiem realne. Podobno, co nie nawet. To dzieło Bożątka. To ono sprawiło, że ludzie uznali za nawiedzony, a potem zainfekowało cię swoimi głupi. Szczęście, że udało ci się mnie obudzić. Dobra. Znam wiedźmiński sposób. Bardzo ci dziękuję. Te sny... Szczerze mówiąc tak. Szukam pewnej dziewczyny, którą... O, właśnie, 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 właśnie. To będzie najważniejsza rzecz, jaka istnieje w tej grze. Oczywiście w zadaniach głównych. Znajdziesz mnie w karczmie Złoty Jesiotr. Tam wynajmuję pokój. Gdzie? W jakiejś karczmie, tak? Jak mówiła tutaj. Nie tutaj, tylko tam. Tutaj, znaczy. Dobrze idę, no. Bardzo dobrze, okej. Lecimy sobie. Nie, tu, gdzież tutaj. Jeszcze wpadnę do tej studni, czy do czego tam, jak to się to nazywa tam. Widziałem, że Corin Tilly wyszła, ale nie chciałem. O właśnie. Właśnie. I tak i nie. Co prawda udało. Corin wyśniła. Tak. Tyle. Dobra, okej. Daleko tu jest ta karczma? Oj. Trochę daleko, 160 metrów około. Ech, nie chcę mnie się żyć. Oj, spokojnie, panowie, spokojnie. Dobra, tu trochę zwolnić trzeba z tym bieganiem. Co nie? Wow, spokojnie. No, mam kłopot, wiesz, ziomuś. Dobra, tutaj, tak jest. Ona jest powyżej? Czekajcie. Czy poniżej? Chwila. A jest tutaj, okej. Jest ona tutaj, czy jej nie ma? Jest, okej. Bardzo dobrze. A gdzie ona jest? What the f... O jest, dobra, jest. Tutaj przeprowadzam seanse śnienia. Nigdy nie byłem świadkiem czegoś takiego. Tym bardziej nie brałem... Pokieruję tobą. Najpierw musimy się dostroić. Ja będę zadawała pytania, a ty będziesz odpowiadał. Ważne, żeby twoje odpowiedzi były szczere. Serio? Serca. Zaczynajmy. Na początek opowiedz mi jedno wspomnienie związane z tą dziewczyną. Czemu to ma służyć? Współpracuj, proszę. Opowiedz mi najsilniejsze wspomnienie o... Ciri. Dziewczyna ma na imię Ciri. Kiedyś wykonałem pewne zlecenie. Gdy kazano mi wybrać nagrodę, skorzystałem z prawa niespodzianki. Sądziłem, że kiedykolwiek spotkam dziecko, które zostało mi obiecane. Po latach przedzierałem się przez Brokilon. W lesie spotkałem dziewczynkę i na początku nie wiedziałem, kim ona jest. Dryady chciały ją zatrzymać i zmienić w jedną z nich, ale woda Brokilonu nie zadziałała w jej przypadku. Ciri wróciła ze mną. Odesłałem ją do jej babki, ale już wtedy byłem z nią bardzo związany. Tego to ja nie pamiętam wtedy. Coś więcej. Dziękuję. Czy chcesz podzielić się jeszcze jednym wspomnieniem? A co tam?
Tak. Nie śpiesz się. Mamy czas. Po drugiej wojnie z Nilfgaardem Ciri straciła rodziców. Nie wiedziałem, co zrobić z małą dziewczynką, więc zabrałem ją do Kermoren. Trening szermierczy i kondycyjny nie mógł jej zaszkodzić. Vesemir od razu polubił Eskę. Z nią w łapki. Pamiętam, jak stała na zrujnowanym murze i luźna cegła usunęła jej się spod stopy. Złapałem ją w ostatniej chwili. Ale najmocniej pamiętam moment, w którym wyszła z pokoju. Ubrana w sukienkę i powiedziała, że jest Wtedy po raz pierwszy zrozumiałem, że Ciri... Czy chcesz mi opowiedzieć, co... Chyba nie już. Albo... Czekajcie. W takim razie... Kiedyś... Właśnie. To było już po jej treningu w Kermoren i po tym, jak Yennefer nazwała... Trochę ja to pominę. Zostaliśmy rozdzieleni. Wiedziałem, że jest w niebezpieczeństwie. Dobra. Znalazłem ją w zamku Styga. Próbowała uwolnić Yen, ale sam. Chcieli jej zrobić krzywdę. To chyba były wydarzenia z dwójki jeszcze. Na schodach śliskich od krwi. Po raz pierwszy odbiła mieczem wystrzelony bełt. Powiedziałem, żeby nigdy więcej tego nie próbowała. To bardzo przejmujące wspomnienia. Dobra. Nie. Powiedziałeś, że dziewczyna... Nie wiem, czy dobrze, ale... Potomkinią Falki Krwawej, tej okrutnej rebeliantki, którą spalono na stosie? Przepowiednie mówią, że z przeklętej krwi wichrzycielki narodzi się niszczyciel światów. Tylko legenda. Wiesz, kiedy legenda przestaje być legendą? Gdy ktoś zaczyna... Rozumiem. Chcę... No niech będzie już. Tak. Albo... Kontynuujmy. Nie wiem, czy ja dobrze to w ogóle robię. Te opcje z... Na temat Ciri, co nie? Połóż się wygodnie i spróbuj się zrelaksować. Weźmiesz mnie za rękę i będziesz opowiadał o Ciri. Mów, gdzie według ciebie może być. Tak. Jeśli Ciri nie mogła mnie znaleźć, na pewno szukała pomocy. Kogo masz na myśli? O kurde. Tak myślę, że Yennefer i Triss. Bo Jaskra to tak chyba mi się wydaje... Chyba nie lubiła. Nie wiem, biorę najlepsze odpowiedzi, to będzie Yennefer i Triss. Yennefer nie było w Nowigradzie. Triss była, ale Ciri do niej nie dotarła. Może... Jaskier? Co? Z Jaskrem się... Przyjaźniła? Serio? O, proszę. A ta szalik robi, kurde, na drutach. Ja nie mogę. Że coś takiego dodali, kurde, do Wiedźmina, co nie? O Jezu, o, Jaskier. Jak fajnie wygląda skubaniec. Fajnie. A tu co to za ptaszek? Trochę dziwna scena, co nie? Ale oglądajmy Jaskra w akcji z ptakiem. O, nie ma ptaszka. Uciekł. Dziwna ta scena, co nie? O kurde, co tam było? What the fuck? Jakiś boom. Bombę. Najpierw śniłem o jaskółce, a potem przyszły koszmary. Czasem pojawiają się dodatkowe sny. Nie tylko o przeszłości, ale i o przyszłości. Jaskółka symbolizuje Ciri.
skontaktowała się z Jaskrem. Nie wiedziałem, że Jaskier jest w mieście. Ten poeta. Słyszałam o nim. Odziedziczył szałwie i rozmaryn. Jakiś lokal? Szałwie i rozmaryn? Gdzie to jest? Przy wejściu do Nowigradu od strony dzielnicy Czerwonych Latarni. Okej. Okej, dzięki za odpowiedź. Jaskier odziedziczył burdel? Serio? Dziękuję za pomoc. No proszę, proszę, co tu się dzieje w tej grze? O Boże. Dobra. Idź do szałwi rozmarynu, okej. Dobra, co tu, jakie doświadczenie dostaliśmy? Nic nie dostaliśmy. Ej, nie fajnie. Dobra, idziemy. Idziemy dalej. O, już zakończone? Bardzo dobrze. Nowe zadanie, spis. Czego? Cudzołożnic. Dobra, lecimy dalej. Czy do tego miejsca, co nie lecimy powolutku. Dobra. Jakie... Rzaski! Kurde mole. Mistrzu, nie wspomógłbyś dobrych ludzi, brakuje nam do kufarka. A ty kim jesteś? Weź się, mistrzu, weźmi, nie? A my obaj rzeźnicy. Wy szlachtujecie i my szlachtujemy. Tylko wieźminom płacą więcej, bo... Najwyraźniej trafiałem na z... No nie daj się prosić. Bardziej wam pomogę. No, mistrzu! Ty cicha, biedny. Zejdźcie. A nie zejdziemy. To zaraz walka. Ja zejdę. A mnie nikt rozkazywał nie będzie, wiecie? Au! Za to się płaci. I co? I czego chciałeś, ty, skubańcu? Widzisz? Wystarczy, mistrzu! Już nam zrozumiał! Wystarczy, mistrzu! Idźcie do domu, nic tu po was. Właśnie, do domku idź sobie. Tam lepiej prześpij się. Lepiej niech pójdzie spać, bo jeszcze będzie musiał leczyć, wiecie co, kaca. Za dużo wypił gościu, niestety. Ale co zrobić, przecież to w tej grze tylko piją. Ale dobra, nie gadajmy już nic o tych rzeczach. Bo to gra jest, a nie jakieś gadanie o... O co, kaman? Ktoś tam mnie goni. What the fuck? Dziwne. Dziwne to trochę jest. Dobra. Daleko jest ta szałwia i rozmaryn. To coś. Trochę daleko, powiem wam szczerze, jest ta, te miejsce. O, już jesteśmy, bardzo dobrze. Wow! Czego jest zamknięte? No, serio? Tu mamy jakieś wejście jeszcze. Okej, jesteśmy w środku. Następnym razem nogi z dupy, bo wyrywam i wsadzę w żyć, aż wam gębą wyjdą. Jak zawsze w porę. Nie zgadnę, jak... Zoltek! Cześć! Co to za jedni? Przyjacielu. Lokalny folklor. Chwilę mnie nie było i patrz ich. Zadomowili się tu jak u ciebie. Dobra, czas na wiosenne porządki. Trzeba ich stąd wykurzyć. Przyłączysz się? Oczywiście, że tak. Pomogę ci. Ha ha!
Dwóch naraz. Tak, zupełnie jakbyśmy nie wyjeżdżali z węża. Chodzu! A mówiłem, żeby tu nie przyszło. Spadać, ludzie. No, sprawnie nam poszło. Teraz to możemy przywitać się, jak bogowie kazali. 100 lat cię nie widziałem, druhu. Witaj, Zoltan. Dobrze wyglądasz. Ano, trenowałem no. Ostatnio. Przez tę wojnę... Ta fryzura twoja. ...wójniaka nie uświadczysz, ale redańskie jasne doskonale go zastępuje. Tyś za to trochę zmarniał. Trapi cię coś? Właśnie. Chodzi o Ciri. Wiem, że była w Nowigradzie. Może nawet dalej jest. Znaczy, że wróciła? A to dopiero. Ciekawe, czy bym ją teraz w ogóle poznał. Ile to już lat? 6, 7? Ale co ona tu właściwie robi? Prawdopodobnie się ukrywa. Może być w niebezpieczeństwie. Śniła ci się? No. Kilka razy. Ona i Dziki Gon. Niedobrze. Nie, nie za bardzo, ale za to wiem, że kontaktowała się z Jaskrem. No to mamy problem. O właśnie. A gdzie jest Jaskier? Ha! Sam bym chciał wiedzieć. Może by mi wyjaśnił, co się u diabła wyprawia. Wróciłem przed chwilą, sam widziałeś. Myślałem, że czeka na mnie gorący udziec i zimne piwo, a tu dupa. Jaskra nie ma, wszędzie bajzel, lokal zajęty przez włóczęgów, pojęcia nie mam, co się stało. Rozejrzyjmy się. Może trafi... Dobra myśl. Proponuję zacząć od... Dobrze, moi drodzy, ale tym się zajmiemy oczywiście zadaniem w kolejnym odcinku. I cóż, widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. Cześć!